W tym filmie poćwiczymy sobie mnożenie wektora przez skalar i postaram się przekazać pewne intuicje, jakie stoją za tym działaniem. No to zacznijmy od wektora. Powiedzmy, że mamy jakiś wektor w i ten wektor ma składowe na przykład takie 1 i 2. Tutaj przygotowałem sobie układ współrzędnych, żeby móc rysować te wektory. No to narysujmy sobie wektor o taki współrzędnych. Tutaj jest nasza oś x Tutaj jest nasza oś Y, i teraz ten wektor pierwszą współrzędną ma równą 1, drugą współrzędną ma równą 2. Powiedzmy, że zaczepimy go w zerze. Jak nie wiemy, gdzie zaczepić wektor, to najlepiej zaczepić go w zerze, czyli jego początek będzie w zerze, a koniec będzie w punkcie o tych współrzędnych 1 i 2. No i wektory zwykle rysuje się w postaci takich strzałek, które wskazują właśnie ten punkt końcowy. O współrzędnych, jakie są tutaj, jeżeli jest zaczepiony w zerze. Teraz mógłbym ten wektor przesuwać tutaj na tej płaszczyźnie, no i jakiś inny wektor, który miałby ten sam kierunek i tę samą długość, no to by był w zasadzie ten sam wektor, no ale jak nie wiemy, gdzie go zaczepić, to najlepiej zaczepić go po prostu w zerze. No i teraz, co to znaczy, że ja wektor pomnożę przez skalar? W ogóle, co to jest skalar? Skalar to jest to samo co liczba. Liczby to jest coś, z czym jesteśmy już od, od małego dziecka zaznajomiani, już w przedszkolu się uczymy liczyć. No i więc liczby wiemy, co to jest. Wektory, no to jest takie bardziej złożone pojęcie, taki obiekt, który ma kierunek, ma długość, ma, ma zwrot, tak, pokazuje w jakąś stronę. A liczba to jest coś prostszego. No i teraz mamy zdefiniowane mnożenie liczby przez wektor. No to weźmy sobie na przykład jakąś liczbę 3. Co to znaczy pomnożyć 3 razy wektor w? No to znaczy, że każdą składową tego wektora muszę pomnożyć przez tę liczbę, przez ten skalar. Czyli tutaj jedynkę muszę pomnożyć przez 3 i dwójkę muszę pomnożyć przez 3. No i w wyniku dostanę wektor, który będzie miał współrzędne 3 i 6. No to narysujmy sobie ten wektor, żeby zobaczyć, co to znaczy tak geometrycznie. Co się stanie, jak pomnożymy wektor przez 3, to jaki wektor otrzymamy? No to ten wektor ma współrzędne 3 6. Też będzie zaczepiony w zerze. Tutaj mamy 1 2 3 i 1 2 3 4 5 6. Czyli tutaj będzie koniec tego wektora. No to narysujmy sobie ten wektor. Zaczepimy go w zerze i narysujemy go tutaj. I to jest tamten wektor. To był ten wektor w, A ten to jest 3 razy w, 3 razy wektor w. To co widzimy tutaj od razu to że oba te wektory mają ten sam kierunek. Leżą na tej samej prostej, pokazują w tę samą stronę te strzałeczki, ale różnią się długością. Widzimy, że ten wektor, ten żółty jest 3 razy dłuższy niż ten wektor fioletowy, czy też różowy, trudno mi nazwać ten kolor, ale widzimy, że ten wektor żółty jest trzy razy dłuższy niż wektor w. Czyli widzimy, że mnożenie wektora przez, przez liczbę powoduje, że on się skaluje. No ale teraz zastanówmy się, co by było, gdybyśmy pomnożyli ten wektor przez liczbę ujemną. Na przykład przez minus 2. Co to jest minus 2 razy w? Minus 2 razy w. No to znowu muszę te obie składowe pomnożyć przez, przez skalar minus 2, przez liczbę minus 2. Minus 2 razy to. No i w wyniku dostanę wektor o współrzędnych minus 2 i minus 4. No to narysuję teraz ten wektor. Współrzędna x jest minus 2, czyli tutaj mamy minus 1, minus 2. Współrzędna y jest minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Czyli ten wektor, jeżeli będzie zaczepiony w zerze, to będzie się kończył tutaj. Czyli będzie wyglądał tak. Czyli to jest wektor minus 2 razy w. No, i widzimy, że ten wektor również leży na tej samej prostej, co tamte dwa wektory, ale wskazuje w przeciwną stronę, ma przeciwny zwrot do wektora w. Czyli tak, jak gdyby wektor w obrócił się o 180 stopni, ale też wydłużył. Widzimy, że jest dwa razy dłuższy, czyli ta dwójka spowodowała, że on się Przeskalował o 2, a ten minus tutaj spowodował, że ten wektor pokazuje teraz w przeciwną stronę, ma przeciwny zwrot, ale nadal leży na tej samej prostej. Czyli mówi się, że ma ten sam kierunek, ale przeciwny zwrot. Bo kierunek jest wyznaczony przez tę prostą, na której wszystkie te wektory leżą. No i widzimy, że wszystkie te wektory leżą na jednej prostej, mają ten sam kierunek, ale ten wektor, który był pomnożony przez liczbę ujemną, przez ujemny skalar, ma przeciwny zwrot, pokazuje w przeciwną stronę. No i tutaj właśnie widzimy sens tego słowa skalar. Dlaczego to się nazywa skalar? Dlatego, że mnożenie wektora przez liczbę powoduje, że ten wektor się skaluje, wydłuża się. Jak jest mnożymy przez liczbę ujemną, to zmienia się zwrot na przeciwny, ale również Wektor się wydłuża lub skraca, no bo gdybyśmy pomnożyli przez liczbę mniejszą od jedynki, no to wektor by się skrócił, przeskalowałby się, byłby krótszy. Czyli widzimy, że to słowo skalar ma tutaj rzeczywiście sens, bo ono mówi, że wektory, jak mnoży się je przez liczbę, się skalują. Taki jest sens tego słowa, a to jest nic innego, jak po prostu inne słowo na liczbę. No więc tak mnoży się wektory przez liczby. Widzimy, że po pomnożeniu wektora przez liczbę, wektor, który otrzymujemy w wyniku, zawsze leży na tej samej prostej. Jak pomnożony jest liczbę ujemną, to wskazuje w przeciwną stronę, czyli ma przeciwny zwrot do wektora wyjściowego.